Padniesz pod koła Mercedesa. Jest! Cześć, tu Tomek, witam w parkurowym świecie. Dzisiaj jesteśmy na treningu z Majkiem i z Olkiem. Olek, pomachaj do kamery. I będziemy skakać na latarnię, ponieważ to jest ostatnio modny skok w społeczności parkurowej, a my idziemy za modą, więc próbujemy skakać na latarnię. No nie waż się myśleć! Na tej miejscówce co chwilę jeżdżą samochody, więc musimy się wbić w moment, w którym akurat nie jadą. Tak to wygląda. Tu jest słup. Są nogi. Straszny jest ten moment, tylko jak stoi się na górze i widzi się tą wysokość. W momencie, kiedy stykam się z latarnią, już czuję się bezpiecznie, naprawdę. Ściskam z całej siły, jak miś koala. Także idę teraz na najwyższy skok. Nie ma w zasadzie skoku, tylko trzeba zrobić krok, ale jest wysoko. Nie bój! Ogólnie wszystko super było do czasu, kiedy chciałem sprawdzić coś nowego i uderzyłem kostkami wewnętrznymi o szczeli chyba. Celujcie stopami, nie kolanami. Przyznam, że sobie troszkę może zbiłem kolano, nie wiem czy widać, ale tak śniaczek mały będzie, więc nie bez kosztów, bo trzeba trochę jednak uderzyć w tą latarnię. Padniesz pod koła Mercedesa. Dobrze. Trochę się telepie. No ale jak będzie próbował z Mankeya. Ładnie! Co, walnąłeś? Tak. Jest! Ale ludzie, już lepiej niż zwykle! Szukamy kolejnych spotów. No i weź zjedź. Jest wiele ale. Co może pójść nie tak? Tak. No i super! Noga pod spód, noga pod spód, ręce, ręka, ręka. Szybko, szybko. Wolnałeś kolanem? O. Fajnie, nie? Tak. Jesteśmy
na kolejnej miejscówce. Zobaczcie to. Ale wygląda nieźle. Skok nie jest duży. Na wyciągnięcie ręki. O ja. Jest! I co? Ja schodzę nie po schodach, na prostsze. Idę zobaczyć, jak to wygląda. O kurczę, blisko ona jest. Pierwszym razem. No za pierwszym razem wskoczyłem. Położyłeś rękę i wskoczyłeś. Nie, wskoczyłem. Mamy nagrania, sprawdźmy to. Nie, położyłeś rękę, a później położyłeś rękę i wskoczyłeś. Co się stało? Tramwajista aż się zatrzymał. A wiem, okej, zjechałem, miałem kontrolę. Tak? Jak nie się złapałeś, to. Nie było to szybkie, no nie było. Nie tak. Miałem pełną kontrolę, tylko tak mocno skupiłem się na tym, żeby przywalić barkiem, że nadgarstek mi tak. Nienaturalnej pozycji już tak byłem, nie? Wiem, to co robi umysł, żeby po prostu. Nie spaść się. Że nic się nie stanie, nie wiem, że jestem przykład. Tu robię to dobrze. Normalnie bym na pewniaka inaczej doskoczył. Jak wasze emocje? Wysoko, jak latarnie. Powędrowały emocje do góry, ale brakowało mi w tym treningu. Nikt nie chce ze mną zostać jeszcze na pół godziny sesji. Dziś świetnie bawiłem, jak ryba w wodzie. Szukam na wyższe i lepsze. No ja przez chwilę naprawdę myślałem, że może to zrobię, ale jednak odpuściłem. Brakowało mi tego, żeby jednak znaleźć takie pośrednie między tymi na początku, a tą późniejszą. Ale nic straconego. Ale zabawa świetna, naprawdę po 19 latach skakania naprawdę poczułem takie emocje, że do czegoś się przełamuje. Do jakoś skoczek, tak. No cóż, będziemy chyba szukali innych takich fajnych wyzwań, bo parkour daje non stop wiele możliwości. I powiedzcie, czy was coś boli? Boli mi dosłownie kostka, bo ściskałem barierkę i zjeżdżałem i mam całą skarpetkę sprutą w tym miejscu i jeszcze ranę. Trochę dłonie i kolano, wewnętrzna część. Ogarnąć sobie tak. Technikę, trzymać się jej, nie kombinować zwłaszcza na jakichś bardziej ryzykownych rzeczach, tylko pewnie. Naprawdę, jeśli się wśliźnie, płynnie w ten słup, to jest spoko, nie? Niekoniecznie trzeba w niego jakoś uderzyć, delikatnie na niego wskoczyć i zacisnąć się na nim i wtedy już wiemy, że się otrzymamy. Jesteśmy w domu. Jesteśmy w domu, dzięki za obejrzenie. Widzimy się w kolejnym odcinku.